makaron farfale, czyli motylki będą wchodzić, są fajne. Boczuś wędzony, cudowny, myślę, że połowa będzie ok. Do tego wspaniałe pieczarki. Nie zapominamy również o serze i to będzie grana padano, trzeba to zmielić w tego miksie. Redydon 30, czerwona cebula, chili, działka, wszystko por i tutaj jest czosnek, bawimy się. Wytapiam boczek, za chwilę kroję, bawię się na całego. Dzisiaj wygolony, inna twarz, twarz człowieka sukcesu. Dla moich fanów bawimy się totalnie big time. Pieczarki wrzucone, było ich sporo, są wspaniałe, było kilka wielkich, dolałem trochę oleju, zabieram się za czosnek, cebulę, chili i pora. Czyli gotowe, jeszcze tylko czosnek i por. Boczek, pieczarki pracują, woda się gotuje. Jest już wszystko, por, chili, czosnek, cebula, pieczarki, boczuś, pracuje, zaraz będę doprawiał, tu już woda na makaron, będziemy doprawiać, czyli sól, pieprz, resztę wybierzcie już sami. Zbliżamy się do końca, chodzi o to, żeby tutaj z tego wszystkiego wydobyć tak zwany smak, tak zwany flavor i do tego zaraz będzie makaron, dodam trochę wody oczywiście z makaronku i śmietana 30 i grana padano, zakończę pietruszką, będzie wyśmienite, cudowne danie. Wlewam wodę z makaronu. Powiem wam szczerze, to było jedno z moich popisowych szwedzkich dań, tam może trochę było inne składniki, ale mniej więcej chodziło o to samo, boczek, pieczarki, różne fajne warzywa, do tego makaron, zaraz będę wlewał makaron. Jest gotowe, makaron też nie może być zbyt al dente, czasami jest zbyt al dente, te twarde, jemy, że się z tym czujemy, on jest dopracowany, będzie przelewanko i kończymy grana i pietruchę. Tylko w ceramice, tylko dla was. Coś wspaniałego. Za chwilę to kończymy. Czy jest to danie warte grzechu? Mówię, że tak. Zapraszam na farfale, do tego boczuś, fajne warzywa. Zresztą zobaczycie sami. Pietrucha, danie makaronowe, motyle pożywne i ekstra. Na coś takiego się czeka. Na coś takiego się po prostu, że tak powiem, z niecierpliwością oczekuje. Wielcy fani zawsze ze mną, Big Time.